Siemano, z tej strony Rikson Gaming. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie, po pierwsze będziemy sobie tłumaczyć, czemu nie było odcinków. W sumie to krótki temat, po prostu nie miałem czasu. A po drugie będziemy grali 1 na 1 Skywars na Hypixelu, bo lubię ten tryb i chciałem coś dla was nagrać. No i dobrze, resztę dowiecie się w trakcie filmu. A jeszcze mam nadzieję, że wam się spodoba taki filmik. I pamiętajcie, żeby też zasubskrybować mój kanał, żeby wpadać na inne kanały. Nasz kanał właśnie Kenarfla, który dzisiaj wróci odcinek chyba. I na kanał Andy'ego Minecraft. No więc tak, teraz przejdziemy sobie. Okej, więc jesteśmy, ja preferuję rangę Champion. Ja zawsze gram na Championie, więc tak, dobrze. Nie było odcinków, dlatego że mi się nie chciało, to pierwsze. I chciałam też dodać jedną rzecz, bardzo ważną, że najprawdopodobniej w wtorku, ale nie tego najbliższego, tylko tego do 11 stycznia, mówiąc głębiej, najprawdopodobniej nie będzie żadnego odcinka, bo wyjeżdżam na Sylwestra i na online'ach też to będę, więc... No więc nie będę mógł dla was wrzucić żadnego odcinka. No i to jest właśnie wiadomość, o której chciałam, żebyście wiedzieli. Tak? No więc teraz możemy się skupić na grze. Co to? No. GG. Ogólnie. Ogólnie na Skywarsach wygrywam na wszędzie indziej, nie? Więc tak. To tyle z mojej informacji, które chciałbym wam udzielić, a teraz tak się skupimy na odcinku, bo się nie bardzo na nim skupiam. Okay. Jak się zastanawiacie, czemu mam hitboxy włączone, to w Minecraft jest coś takiego jak headshot, taka czerwona obramówka dookoła typka. Nie wiem, możecie ją teraz widzieć czy nie. O, taka, o tutaj. I jak w nią walicie, to macie tam bardzo mało, ale jednak macie lekkiego reacha. I to tak jest po prostu, to jest w Minecrafcie. Więc tak, więc polecam wam tak bić, bo wtedy łatwiej założyć strefę, bo jednak bijecie z dalszej odległości, co nie? No właśnie. Więc git. Resistance, okej. Pyk, pyk, pyk. Na start lecimy sobie tutaj. O, czekaj, chyba sobie założę. Resistance. A, jeszcze jedno. Dobra. Kurde! No nie, no nie, no nie, no nie. Dobra. Za długo się zastanawiałem, ale teraz będziemy grać dalej, może jakąś inne duelsy co zagramy na Hypixelu, bo na Hypixelu jest dużo duelsów. A ja też nie chciałam po prostu was zostawić też z takim bez odcinka żadnego, dlatego ten odcinek nie będzie jakoś bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o cel. Bo jednak chciałem nie zostawiać was, bo tak smutno, przez 2 tygodnie żadnego odcinka. Co nie? Wczoraj był tylko streamek ze speedruna. No ale to nie jest to samo co odcinek, tylko to jest film. A odcinki tak czy siak trzeba wrzucać, dobra. Dobrze. Nie będę chyba zmieniał kitu, ten mi się podoba. Szczególnie ten mieczyk diamentowy z Atlasem 2. Okay, weźmiemy za drewno, buty, coś do strefy. No i będziemy sobie lecieć na środeczek. Pyk. No i mamy typka, który jest blisko. No i bez makra, rozwalony. Nie używam makra, obiecuję wam widzowie na wszystko, co istnieje, że nie używam makra. Więc tak, żeby nie było, że to na pewno makro, bo to niemożliwe jest tak zrobić, to jest możliwe. Znaczy, w sumie nie wiem jak ja to robię na Hypixel, chyba są po prostu lepsze hity niż na KoksCraftie, albo są słabsi ludzie, ale... Zamiast kliknąć D, kliknąłem E, bo jak widzicie jest D, a na tym jest E. I no... XD totalne. Git. Lubię tą mapę nawet, ale wolałam tą poprzednią. Znowu to. Najlepiej jeszcze coś do blokowania. Dobra, sobie wstrzymałem resistant, wezmę. No i wędkę też. A kurde, za długo. On, no. Blokami diamentów się pan... Nie, to jest redstone chyba. No tak. No i ucieka typek z wędką. Strefę? Co to było? Ale satisfying very. Kurde, naprawdę to było takie satysfakcjonujące, że to w ogóle niemożliwe. Naprawdę. Pierwszy raz udało mi się taką zarąbistą strefę założyć. A mnie nawet ani razu nie hitnął. Ale poznałam tajniki, jak zakładać strefy. Więc no, teraz będzie mi łatwiej. To jest bardzo proste, wystarczy albo obchodzić typka, albo po prostu skakać na niego z góry i od góry już na niego ten, bo to można robić takie... No i najważniejsze, nie ruszać za bardzo myszką, bo jak robisz coś takiego, no to raczej strefa ci nie wyjdzie. Tak, tego nie używam, tego jitter clicka. Po pierwsze też na blondach 70 się nie da. A po drugie, właśnie, nie potrafię. Halo, Beniu. Spadaj, Beniu. GG. Tak, mam auto GG włączone, bo lubię mówić ludziom, że good game, a nie chce mi się robić. Nie chcę mi się tak robić, więc mam o to GG. Ogólnie piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta. Jestem mega ciekawy, co dostaliście. Ja dostałem bardzo fajne rzeczy. 2 bluzy, głośnik. No, ja się cieszę. Tak. Pyk, okej. Okay. Idziemy sobie drewnem, pyk. Piękny shift bridge. Idziemy na całego diaksa. Ajdź. Moje spamienie. Spacji nie zadziałało. Walenie w klawiaturę też. No niestety. Bo ja udaję, że jestem prosem, bo walę w klawiaturę. Bo prosowie zawsze robią... To działa! Naprawdę! Czyli jednak można udawać, że jest prosem. Jak robisz tak, to wygrywasz. Zarąbiście! Ja się cieszę. Będę tak, tego chyba używał, ale wiecie, nie chcę, żeby ten odcinek jakoś wyglądał, więc myślę, że zagram sobie parę normalnych rundek. Pyk, cyk, myk. Pyk, cyk, myk. Dobra, więc budujemy się tym drewnem, czy też fajnego drewna. Okej, git, mnie pasi. Typek potrafi mnie blokować w bloku. Kurde, myślałam, że go strapuję. Strapowałam go trochę, ale on strapował mnie, ale zblokowałam go w bloku. Fajnie, fajnie. Ogólnie chciałam montować filmy, więc możliwe, że następny film już będzie montowany. bardzo, bardzo prawdopodobne. Tego nie chcę, bo tego chcę wam wrzucić dzisiaj, więc tak. Bo jutro nie będę mógł, bo jutro właśnie już wyjeżdżam. Chyba, tam nie pamiętam, albo to jutrze, ale nie wiem. Dobra, pyk, wędka, pyk, cyknek. Git. O, kocham tą mapkę, bo nie potrzebuję bloków, tylko można od razu tryhardować. Where are you, dream? Dream, dream. What are you? A, postawiłem kowadło, nie zdążyłam spać na głowę. Ajajaj. Wiem, co zrobię, żeby uhonorować moją rozgrywkę. Zrobimy to. Tak, tak, tak. Mamy coś, będzie coś do klaczowania? Dostanę coś do klaczowania? Czekaj, można craftować na Skywarsach? Pyk, pyk, drabinka, dziękuję ślicznie. O nie. O my dży. Kurde, dobra, przynajmniej teraz to zrobię. No je, no weź. Typie. Zabiję się kowadłem, zabiję się kowadłem. No nie, no typie. Za to, że nie zdałeś mi zabić się kowadłem. Zawsze to tym marzyłem na Skywarsach, zabić się kowadłem. Niestety to kowadło zostaje mało, bo z małej wysokości spadło, co nie. Jakby to rozwiązać? No zastanówmy się, jakby można to rozwiązać? Nie wiem. Dobra, teraz musimy to wygrać jednak. Nie zawsze ma się okazję wygrywać na Hypixelu. Pyk, cyk, pyk, siup, siup. O, no! Teraz oczywiście musieli dać mi watera. Regeneration. Tak, regeneration. Kurde. Nie, błagam, regeneration zadziałaj, bo mam przerąbane. Regeneration! Pelesy! Nie, dostałem. O, dziękuję, że dałeś mi się zregenerować. Ciekawe... Ja chcę na niego go strapować. A chyba on nie jest tym zainteresowany. Okej, spróbujemy. Poczekamy, aż do mnie przyjdzie. Chyba do mnie idzie, chyba do mnie idzie. No, dobra. No. Trap się nie udał, w dodatku przegrałem. Kurde. Nie, przez przypadek, przepraszam was widzowie. Wyszło mnie z gry. Dobra, już jestem widzowie, nie przejmujcie się. Pyk. Git. Dobra. Teraz musimy to wygrać. Pyk. Pyk, 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 pyk. Ostatnio potem na Regeneration uratowała mi skórę. No i może to też by się przydało. No, oczywiście zapalniczka, najpotrzebniejsza rzecz. Bo mogę dzięki temu spalić sobie most. Dziękuję. Poczekam, aż się spali. O, bo. Ej, no. Czemu? No nie. No nie. No nie, no nie, no bo łuk mi, znaczy, ach, łuk mi zajął miejsce na miecz. Tak bym to wytłumaczył. Nie fajnie. Leci, 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 leci. Tak się robi? Niefajnie. Bardzo niefajnie. Dobra. Czekamy sobie na kolejną rękę. Jesteśmy na kolejnej ręce. Tak. Weźmiemy sobie to, lawę na wszelkie wielki. Najlepiej coś do blokowania. W sumie i tak tego nie korzystam, więc po co mi to? Patrzcie, raz pyk, pyk. I bum. Bloklacz. Ać, spaliłby się, spalił na stówę. Na stówę by się spalił, na stosie. Okej. Where are you, dream? Dream? Kurde, chodź no tu. No to fajnie. No to fajnie. Świetnie. Dobra, myślę, że widzowie zagramy ostatnią areneczkę. Sorry, to mają dynamiczne. Wiem, powinienem tak mówić, widzowie. Fajnie. Więc my sobie pójdziemy po skrzynkę, weźmiemy sobie lawę i pójdziemy sobie skoczyć tutaj. Na pewno, tak, o, tutaj. I go będziemy zacząć bić, dobra. Tak nie powinienem mówić, co nie widzowie, co nie? Chodzę. Kur... Więc okej, widzowie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No więc tak, nara.